Jeśli ktoś z nas pragnie poznać coś w sposób czysty, musi się od ciała wyzwolić i samą tylko duszą oglądać rzeczywistość. Hej kochani, tu Hulaj Dusza, słuchacie kolejnego podcastu z serii 7 grzechów głównych, sezon trzeci. Dzisiaj według mojej matematyki przechodzimy do sprawy numer 3, czyli sprawy związanej z nieczystością. I ewidentnie nie chodzi tutaj o niemycie rączek. Po zapoznaniu się z dzisiejszą sprawą, mam wrażenie, że pomimo ogromnego rozwoju technologicznego, co jest bardzo, ale to bardzo korzystne dla nas, to jednak społeczeństwo idzie w dość dziwnym kierunku. Tak bym to opisała. Z jednej strony nie mnie to oceniać, a z drugiej opowiadam historię z tak zaskakującym zaskoczeniem, że sama nie wiem co myśleć. No ale refleksję chyba pozostawię wam, tak więc bez zbędnego przeciągania, zapraszam do słuchania. Moi drodzy, przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, jesteśmy w stanie Nowy Jork. Nasza historia rozpoczyna się w jednostce osadniczej o nazwie Merrick, liczącej około 20 paru tysięcy mieszkańców. Liczba całkiem mała, więc myślę, że sąsiedzi z gumowym uchem i długim językiem mają co robić. Znalazłam też fajne dane statystyczne, jeżeli kogoś to interesuje. Przyznam szczerze, że mnie trochę tak, ponieważ wskazuje to na realia, w jakich żyją ludzie, w jakich żyją nasi bohaterowie. Znalazłam dane na rok 2007, które wskazują na to, że średni dochód gospodarstwa domowego wynosił 122 tysiące dolarów rocznie. Natomiast prawie 3% populacji Merik znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i są to osoby zazwyczaj poniżej 18 roku życia oraz powyżej 65, czyli albo osoby młode albo osoby starsze. Wśród osób znanych można wymienić między innymi Michaela Corsa. No i nie da się też ukryć, że naszą główną bohaterkę dzisiejszej historii. Amy Fisher, którą można znaleźć też po pseudonimie Long Island Lolita. I mam nadzieję, że jeszcze to imię i nazwisko Wam za wiele nie mówi, ponieważ chciałabym Wam najpierw przedstawić rodzinę Fisher, opowiedzieć historię Amy i to, co tak właściwie się tam stało. Tak więc rodzina Fisher składała się z Eliota, pana taty, jego żony Rosie N oraz ich córki Amy urodzonej 21 sierpnia 1974 roku. Niestety nie znalazłam żadnej informacji na temat tego, czy Amy miała rodzeństwo. Nie wiem, czy jest to informacja aż tak bardzo inkoguto, czy może Amy faktycznie miała jakieś rodzeństwo, ale wolą oni pozostać anonimowi. Pojęcia nie mam, ale w żadnych źródłach nie ma wzmianki o jakimś bracie, siostrze czy jakiejś większej ilości tego rodzeństwa. Wiemy natomiast tyle, że nie miała ona młodszej siostry, ale dlaczego to wiemy, to jest już część historii. I do tego sobie na spokojnie dojdziemy. Natomiast wiemy, że ojciec był pochodzenia żydowskiego, a matka miała korzenie włoskie i angielskie. Rodzina prowadziła niewielki biznes i opisywani byli jako wyższa klasa średnia. Mieszkali w bloku, mieli dobry kontakt z sąsiadami, wszyscy się lubili, pomagali sobie, mówili sobie dzień dobry na klatce schodowej i ogólnie miło oraz sympatycznie. Elliot jako ojciec oraz ogólnie człowiek opisywany jest jako niezbyt wylewny. Z pewnością nie jest to typ gościa, który zagada nas w windzie i pogada z nami o pogodzie. Jednak wszyscy doskonale wiedzieli, że jest on bardzo oddany swojej rodzinie. Po prostu więcej mówił niż robił. Znaczy, więcej robił niż mówił, właśnie. Taka kolej rzeczy. Rosjan była nieco bardziej wylewna. Miała ona całkiem dobry kontakt z córką. Może to nie był etap rozmowy o związkach przy kawusi. Ale lekko żenującej dygresji o pszczółkach i motylkach. Myślę, że jak na przełom lat 80. i 90., to jak najbardziej dobre i to. Niektórzy Państwu Fisher zarzucali, że zamiast rozmawiać z córką, interesować się jej życiem, no to postanowili załatwić wszystko pieniędzmi. Amy miała od zawsze wszystko, o czym sobie zamarzyła. Oczywiście pod warunkiem, że portfele rodziców to udźwigną. Później, gdy cała sprawa ujrzy światło dzienne, pojawią się różne spekulacje na temat tego, czy państwo Fisher to tak dobrze wychowali swoją córkę, czy może jednak niekoniecznie. Ja sobie zdaję sprawę, że w takich momentach niestety bardzo często obwinia się rodziców, a tym bardziej w tej sytuacji rodziców, którzy opisywani są jako wyższa klasa, średnia, którzy prowadzili swój no mały, bo mały, ale jakiś biznes. I ja oczywiście ich córka, która na przykład w wieku nastoletnim miała swój własny samochód, miała pieniądze na fryzjera, na kosmetyczkę, na zrobienie sobie paznokci. Zapewne teraz byłby to nowy tablet, iPhone, albo w ogóle jakiś wypasiony telefon komórkowy. Jednak czy jest to oznaka, że rodzice nie interesują się swoimi pociechami? Myślę, że nie, i uważam, że tak naprawdę nigdy nie dowiemy się tego, jak było między Elliotem, Rosie N oraz ich córką Amy, jakie dokładnie tam. Były relacje, jakie panowały zasady. I uważam, że chęć zapewnienia swojej córce wszystkiego, co najlepsze, nie jest niczym złym. Oczywiście, jeżeli dba się przy tym o podstawowe relacje, o podstawową wiedzę i nawiązywanie więzi z tym młodym człowiekiem, bo w pewnym momencie przychodzi taki wiek, taki moment. Na szczęście nie u wszystkich, ale właśnie wtedy ta obecność rodzica, osoby dorosłej, dorosłej kogoś, kto będzie naszym autorytetem, jest bardzo, ale to bardzo ważna. Słów kilka jeszcze na temat metod wychowawczych, no bo niektórzy uznawali, że Fisherowie stawiali na to, aby Amy wychowywała się sama. Brzmi to źle, ale nie mam nic złego na myśli, chyba. No bo liczyli na to, że Amy sama pozna świat, odróżni dobro od zła, wybierze odpowiednią drogę. Nie w nie się w jej wybory, nie, nie też nie angażowali się w jej sprawy prywatne. Nie wiem, czy Amy prowadziła pamiętnik, ale ani Elliot, ani Roseanne nie byli rodzicami, którzy skradali się pod łóżko i szukali tego pamiętnika, żeby przeczytać, jaki chłopak podoba się ich córce. Ja w ogóle mam wielki szacun dla wszystkich rodziców, bo tutaj znowu pojawia się jakiś tam dylemat wychowawczy, czy pozwolić dziecku samemu poznawać świat, czy może jednak nakreślać odpowiednią drogę. Więc serio, duży podziw dla was. Wracając tak do naszej historii, sąsiedzi opisują Amy jako dziewczynę, która rzadko kogoś zapraszała do domu. Z jednej strony trzymała się na uboczu, a z drugiej lubiła się wyróżniać. Dbała bardzo o swój wygląd, czasami ubierała się w taki sposób, że Halyna z Grażyną za łeb się łapały, a raz pofarbowała sobie włosy na burgund, co też było takim jednym wielkim wola boga. Dla sąsiadów wydawała się być skryta, tajemnicza. Dużo czasu spędzała poza domem, więc tak naprawdę te wszystkie sąsiadki widziały ją jak gdzieś pod osłoną nocy szybko przybiega i idzie na autobus, który zaprowadzi ją do centrum miasta. I poza takimi małymi aferkami, kiedy łojeju pofarbowała ona sobie włosy na burgund, to jakoś specjalnie nie była ona na językach. Rodzina uważana była za rodzinę dobrą, byli szanowani, więc nie było powodu, żeby uważać ich za jakichś tam nieodpowiednich ludzi. Nasza bohaterka chodziła do Kennedy High School w Billmore, gdzie nie znalazłam żadnej informacji na temat tego, czy uczyła się jakoś wyśmienicie, czy może jej w szkole nie szło, jednak przyjmijmy, że czerwonych pasków nie było nigdzie. Jednak znalazłam informację, że planowała ona iść do koledżu, czyli chciała kontynuować swoją naukę co pewnie oznacza, że jej plany były jednak związane z jakąś dalszą edukacją. Skoro już w temacie szkolnym jesteśmy, no to pytanie: jaka Amy była w szkole? Czy miała przyjaciół, a może wręcz przeciwnie? No więc tak, Amy miała bardzo, bardzo dużo znajomych, była tak zwaną osobą popularną. To siedział obok niej w stoliku na stołówce, ten był królem. Ogólnie przyciągała ona ludzi, zwłaszcza płeć przeciwną, ponieważ dbała o swój wygląd, uchodziła za dziewczynę ładną, tak więc zainteresowanie było i było całkiem sporo. Wiem, że Amy miała mniej lub bardziej poważne związki. Znalazłam też wzmiankę o tym, nie wiem na ile jest to sprawdzona informacja, tak więc podaję jedynie fakt, że była o tym wzmianka w jednym źródle, że Amy zdała pewien test i nie był to test przyrki, był to test ciążowy. Jednak, wraz z prawdopodobnie ojcem dziecka, postanowiła, że nie jest to odpowiedni moment, i zrobiła odpowiednie schachermacher, co rzekomo miało załatwić problem. No, ale tak jak mówiłam, pojęcia nie mam, czy aby na pewno tak było. Później nie wracano do tego tematu, nawet jak już cała historia Amy wyjdzie na jaw, więc na dobrą sprawę ciężko to sprawdzić. Poza tym, nasza bohaterka dużo imprezowała. I nie wiem na jaką skalę oczywiście była to zabawa, czy jakiś bajlando do białego rana, czy może mała impreza przy paluszkach, jakichś innych chipsach oraz oglądanie telewizji. Z czasem zaczną się też pojawiać plotki na temat dziewczyny, że spotyka się ona ze starszymi mężczyznami. Do tego też sobie przejdziemy, czy to były plotki, czy może jednak nie, a po co, na co i dlaczego, wszystko wyjaśnię. Myślę, że mniej więcej nakreśliłam wam postać Amy, pomimo faktu, że można znaleźć sporo opinii, które mogą zostać uznane za nieprzychylne, z pewnością znajdą się komentarze o treści. Amy, to powinna siedzieć w książkach i w ogóle tam podrabić od przyrki nie wypuszczać z rąk. Ale jak dla mnie, Amy była po prostu zagubioną młodą dziewczyną, która szukała celu w życiu i miejsca dla siebie w świecie. I pomimo wszelkich starań, chyba za bardzo nie miał kto jej pomóc, nie znalazł się w jej środowisku jakiś taki autorytet, który mniej więcej wskazałby jej odpowiednią drogę, powiedział, co jest dobre, a co może nie do końca. I być może właśnie to spowodowało następstwo kolejnych wydarzeń. Bo tak naprawdę cała nasza historia rozpoczyna się mniej więcej pod koniec 1990 roku, mniej więcej na przełomie z 1991, nasz pan ojciec, czyli Elliot musiał zabrać swój samochód, swoją drogą Cadillaca do naprawy i akurat wtedy Amy wybrała się z nim do mechanika. Mechanikiem okazał się być 34-letni wówczas Joseph Buta Fuwako, mam nadzieję, że wszystko dobrze czytam i wymawiam. Na tym etapie chciała Chciałabym powiedzieć słów kilka na temat tego pana, ponieważ będzie to ważna postać w naszej historii. Tak więc Joey, bo tak wszyscy na niego wołali, urodził się 11 marca 1956 roku w stanie Nowy Jork, natomiast w roku 1977 wziął ślub z o rok starszą Mary Joe. Para doczekała się dwójki dzieci i była to córka o imieniu Jessie oraz syn imieniem Paul. Rodzina Batufuako uchodziła za szczęśliwą familię z uśmiechniętymi mordkami. Natomiast Joey i Mary Joe wydawali się być szczęśliwym małżeństwem sprawiali wrażenie, jakby dopełniali się idealnie, dogadywali pod każdym względem i byli ze sobą po prostu szczęśliwi. Joey opisywany jest jako energiczny, towarzyski, ma on dość spore poczucie humoru, jest zawsze miły, no, po prostu ciepły, miły, serdeczny człowiek, oczywiście wszystkim mówił dzień dobry. Jak się możecie spodziewać albo i nie, no to wam od razu powiem, że Joey od razu wpadł w oko Amy. Natychmiast, kiedy tylko go ujrzała, poczuła, że nagle świat Zwolnił, pojawiła się muzyka grana na harfie, no i głos w głowie podpowiedział jej, że to jest ten jedyny. Fakt, że Joey był dwukrotnie starszy, w żaden sposób Amy nie przeszkadzał, wręcz był atutem, no bo przecież taki doświadczony, pewnie ma poukładane życie, pewnie wie, co od życia chce, no i z pewnością będą mogli stworzyć cudowną parę. Przy pierwszym spotkaniu Amy jeszcze nie wiedziała, że Joey ma żonę, no ale już w głowie pojawił się u niej pewien plan. Jaki ano sprytny. Amy miała również swój samochód, był to Dodge Dayton. No i te odk było takie trochę już popcierane, zarysowane, lekko wyblakły kolor, więc nadało się idealnie do tego, aby zaprowadzić swój samochód do mechanika z prośbą o naprawę, z prośbą o podrasowanie tego samochodu. I tak też się stało w maju 1991 roku. To wygląda tak, jakby był spory przeskok czasowy, ale przyznam szczerze, że nie znalazłam konkretnej informacji, kiedy dokładnie Amy po raz pierwszy zobaczyła Joea. Niektóre źródła podają, że był to rok 1990, inne, że był to już 1991. Wiemy jednak z tą pewnością, że po raz pierwszy Amy pojawiła się w salonie Joe'a ze swoim samochodem właśnie w maju, no i poprosiła o odpowiednie naprawy, mniej lub bardziej potrzebne, jakieś zniwelowanie rys, wklepanie w gniotek. a najlepiej to, żeby jeszcze komputer pokładowy zamontować, Bluetootha, no i żeby samochód tańczył i śpiewał. Rzecz jasna tego Joe nie był w stanie zrobić, ale z pewnością był to. Byłby to jakiś pretekst do tego, aby spędzić z nim więcej czasu, bo faktycznie w momencie, kiedy te pierwsze mankamenty udało się naprawić, no to Amy zaczęła kręcić makaron na uszy dalej, że ona coś z tuningiem by zmieniła, tutaj może jakiś kolor inny, coś odświeżyć, coś wymienić jakoś autko podrasować, żeby wyglądało jak nówka sztuka, oczywiście dziewczynie w żaden sposób na tym samochodzie nie zależało, ale zależało jej na spędzaniu czasu z Joeyem, ponieważ między tym dwojgiem nawiązało się sporo rozmów, początkowo były to rozmowy związane z motoryzacją, no bo Amy sprawiała wrażenie osoby, która też się motoryzacją interesuje, w sumie czy tak było to nie wiem, Chyba zaczęła się interesować samochodami w momencie, kiedy poznała Joe'a, no ale później i tak te wszystkie rozmowy zaczęły skręcać na tematy poboczne, czyli ogólnie o życiu, jakaś filozofia, jakieś to tam u Ciebie. Wtedy też zresztą Amy dowiedziała się, że Joey ma żonę, a tam żonę, no ma żonę i dwójkę dzieci, ale to też nie był dla niej żaden problem. Oczywiście za każdym razem, kiedy dziewczyna przeprowadzała swój samochód albo szła go odebrać, no to była ubrana jak woźnie w Dzień Nauczyciela. No i tak po malutku, pomalutku wprowadzała swój plan w życie, jakieś głębsze spojrzenie w oczy, jakieś przypadkowe dotknięcie ręki, a Joey to ewidentnie flakiem trącony albo niepełnosprytny nie był w, tym, w tych tematach, no bo wiedział o co chodzi. No i przyznam szczerze, że cytując klasyka, jak do tego doszło, nie wiem, ale zaczęli się spotykać. Pierwsze takie spotkanie, które polegało na czymś więcej niż gra w karty i patrzenie sobie w oczy, miało miejsce 2 lipca 1991 roku. W mojej urodziny, znaczy 2 lipca to są moje urodziny, nie wiem czy mam się czuć wyjątkowo z tego powodu. Bądź co bądź właśnie tego dnia Joey zaproponował, że pójdą do niego. I wierzcie mi lub nie, ale nie rozmawiali wtedy o autkach. Tak właśnie rozpoczęła się ich relacja, która na początku dla Joea była jedynie czymś przelotnym, chwilowym, a dla Amy raczej od samego początku było to coś więcej. No ale jednak zmierzamy do momentu, kiedy Joey również zaangażował się w tę znajomość. Z czasem on również proponował jakieś spotkania, jakieś randki, więc już inicjatywa nie była jedynie ze strony Amy. Natomiast dziewczyna była uradowana. Ona miała uśmiech od ucha do ucha, bo jej plan się powiódł, bo jest w stanie zrobić wszystko, co chce, osiągnąć każdy możliwy cel. Z dnia na dzień angażowała się w relacji coraz bardziej. Również miało to swoje złe strony. Znaczy, no, chyba od samego początku miało więcej takich stron niż tych dobrych. No ale z czasem Amy zaczęła się izolować od swoich znajomych, od swoich rodziców. Myślała jedynie o Joim i chciała się z nim spotykać. Chciała spędzać z nim 24 na dobę, 7 razy w tygodniu, i oczami wyobraźni widziała siebie z tym dziwnie brzmiącym nazwiskiem Joea. Miała nadzieję, że kiedyś staną na ślubnym kobiercu, będą wspaniałe zaręczyny, będzie cudowny ślub, no i doczekają się gromadki dzieci. Nie wiem czy Joey też miał takie plany, ale makaron na uszy nawijał odpowiednio. Rzekomo, zdaniem Amy, mówił kilka razy, że zamierza rozstać się ze swoją żoną i rozpocząć nowy etap życia z Amy. No i właśnie to była ta kość niezgody między nimi. Żona Joeya, osoba, której Amy nigdy wcześniej nie poznała, ale już wiedziała, że sympatią do niej nie pała. Namawiała go wielokrotnie do tego, aby zostawił żonę, aby rozpoczął nowe życie. I początkowo, może faktycznie Joey rzucił jakieś słowa na wiatr, że tak, tak, zrobię to, ale musimy poczekać, czy coś w tym stylu. W rzeczy samej nie planował wcale rozstać się ze swoją żoną, ponieważ miał on powodzenie w społeczeństwie, że tak to ładnie nazwę. Był szanowany, miał sporo znajomych. Swoją drogą jego żona była wpatrzona w niego jak w obrazek. Wychowywali razem dwójkę dzieci. No, i z całą pewnością, jeżeli chodzi o czystą matematykę, to nie kalkulowałoby się Joe'emu zostawić swojej żony dla dziewczyny, która jest dwukrotnie młodsza od niego. Spowodowałoby to duże zamieszanie w społeczności, pewnie też różne epitety by poleciały w jego stronę. A poza tym, życie, które prowadził w tamtym momencie, było po prostu wygodne. Wraca do domku, zakłada ciepłe bamboszki i idzie do stołu, gdzie czeka na niego obiad przygotowany przez jego żonę. Normalnie cud miód maliny, no z czego Joey miałby rezygnować? Jednak Amy była uparta, coraz częściej poruszała ten temat i coraz częściej między nią a Joe'em była sytuacja napięta jak planteka na żółku, ponieważ przy każdym spotkaniu temat żony był poruszany, temat ich przyszłości, wspólnego życia. No i w tamtym momencie mężczyzna zaczął się trochę dystansować chciał z lekka ograniczyć znajomość. W końcu Amy tupnęła nogą i kazała Joey'owi wybierać. Albo ona, albo jego żona. Jak się możemy spodziewać, Joey postanowił wybrać żonę i wtedy też kontakt naszych bohaterów się urwał. Urwał się na dwa miesiące. W tym czasie Amy znalazła sobie nowego chłopaka, mężczyzna o imieniu i nazwisku Paul Mcleay. Nie wiem ile miał lat dokładnie, ale był właścicielem lokalnej siłowni. Jednak to była taka znajomość, aby Joey o tym usłyszał, aby się trochę zdenerwował, Poczuł, że mu tak naprawdę na Amy zależy, żeby w końcu zrozumiał, że to jest jego miłość życia. No i faktycznie ten taki zabieg, wiesz, wpływania na czyjeś emocje, przyniósł trochę skutki, ponieważ Joey faktycznie odezwał się do Amy. No i wiecie, taki smutny, tutaj mina skulonego szczeniaka, a no zapomniałaś o mnie. Na co Amy nie? No co, ty, nigdy bym o tobie nie zapomniała. No i właśnie tym sposobem ich znajomość znowu się zaczęła. Tak naprawdę zrobili oni sobie przerwę na dwa miesiące. W tym czasie Amy znalazła jakiegoś nowego, tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. No i w końcu wrócili do spotykania się ze sobą. Jednak Amy wcale nie chciała kończyć relacji z Polem. Powody są dwa. Pierwszy jest taki, że Paul nie miał żony i był pewnie też dość młodszy, znaczy młodszy od Joe'a, nie od Amy. No, i to pewnie sprawiało, że Amy miała takie swego rodzaju alibi, przecież spotyka się z polem, a poza tym, przy okazji, mogła trzymać Joea w garści, no bo on ma swoją żonę, a ona ma pola. Więc można powiedzieć, że jak najbardziej to się Amy opłacało. Obiecałam jednak przejść do tego spotykania się z jakimiś mężczyznami, no i już tłumaczę o co chodzi. Amy początkowo przy spotykaniu się z Joem miała jakieś korzyści finansowe, mam na myśli fakt, że raz na jakiś czas, poprosiła go o pieniądze, bo chce iść do fryzjera, no i Joey oczywiście te pieniądze dawał, jednak z czasem mężczyzna powiedział, że nie ma więcej pieniędzy, musi coś tam opłacić, musi też sfinansować swoją rodzinę. Amy zrobiła minę zdziwionego Pikachu, jednak później Joey kontynuował swój wywód i powiedział, że przecież dziewczyna może dorobić ekstra. I właśnie teraz puszczam do was znaczące oczko. I właśnie to tłumaczy plotki na temat tego, że Amy można było zobaczyć na mieście z różnymi towarzyszami. Jednak ani to, ani spotykanie się z Polem nie sprawiło, że dziewczyna zrezygnowała z Joe'a. Ona chciała być z nim w prawdziwym związku, chciała ułożyć z nim życie. No i jedyną przeszkodą, jaka stała jej na drodze, była oczywiście jego żona Mary Joe. Natomiast Amy, nauczona, że zawsze dostaje to, czego chce, postanowiła pozbyć się przeszkody, czyli w, tym, w tej sytuacji mam na myśli żonę. I na samym początku zdaniem Amy, Joey wiedział o wszystkim i pomógł jej zaplanować pozbycie się żony? Potem oczywiście Joey powie, że tak nie było, ale prawda jest taka, że Amy uzyskała Pisten Toleton od pewnego innego mechanika, Pitera Guagenti i myślę, że mógł być to jakiś kolega z branży, czy coś takiego. Ale nie znalazłam informacji, czy Joey faktycznie znał tego Petera, czy może jednak nie. No ale skoro już plan był przygotowany, no to trzeba było przejść do jego realizacji. Realizacja miała nastąpić 19 maja 1992 roku. Tego dnia Peter podwozi Amy pod dom Joe'a i czeka w samochodzie, aż dziewczyna wejdzie do środka. Drzwi otwiera Mary Joe, która nie ma pojęcia o co chodzi. Jednak Amy mówi jej, że chce porozmawiać o jej mężu. No i tutaj pojawia się dość dziwna sytuacja, dziwna historia. Która może świadczyć o tym, że Amy tak naprawdę nie miała dokładnego planu, co chce zrobić i w jaki sposób. No ale mówi Mary Joe, że ma na imię Ann Mary i powiedziała, że jej wymyślona młodsza siostra spotyka się z Joe'em od roku. Znaczy, nie powiedziała, że wymyślona. Po prostu przyszła do domu Mary Joe, przedstawiła się jako Anne Mary i powiedziała, że jestem Anne Mary, natomiast moja młodsza siostra o imieniu Amy spotyka się z pani mężem od roku. Wtedy też Amy poprosiła, żeby wejść do środka, że porozmawiają na spokojnie, jednak Mary John nie chciała jej w żadnym, w żadnym wypadku wpuścić do swojego domu. W ogóle nie wierzyła w to, co mówi dziewczyna. Wtedy też Amy pokazała jej koszulkę, i była to koszulka z logiem firmy, którą prowadził Joey. Wiecie, miał taką koszulkę, gdzie była jakaś opona narysowana, na przykład i, i tekst z serii Szybko, tanio, ale niekoniecznie dokładnie. Naprawimy ci samochód, czy coś w tym stylu. Jakiś taki chwyt marketingowy. No, ale Amy pokazała koszulkę, która miała być dowodem na to, że ma ona kontakt z Joeyem, że przecież od niego dostała koszulkę. Nie wiem do końca, czy to był jakiś, nie wiem, towar limitowany. Nikt tej koszulki nie mógł zdobyć, zdobyć poza samym Joeyem i dziewczynami. I z którymi się spotyka. No ale koszulka nie sprawiła, że Mary Jo chciała ją wpuścić do domu. Wręcz przeciwnie. Atmosfera zaczęła robić się niemiła, nawiązała się niezbyt przyjemna dyskusja między paniami. Cała rozmowa trwała około 15 minut i w momencie, kiedy Mary Jo chciała już jej zamknąć drzwi przed nosem i wejść do domu, wtedy Amy wyjmuje ten toleton i oczywiście pociąga za spust. Następnie szybko biegnie do samochodu, który na nią czekał, który Prowadził Peter i jedzie w bliżej nieokreślone miejsce. Szczęście w nieszczęściu, ponieważ bardzo szybko sąsiedzi zauważyli, że coś jest nie tak, usłyszeli niepokojący dźwięk, wyszli na zewnątrz i zobaczyli Mary. Oczywiście szybko zadzwonili po pomoc. Okazało się, że Mary jeszcze żyła. Została szybko przewieziona do szpitala, gdzie rozpoczęła się walka o jej życie. I przyznać trzeba, że trochę to trwało, ale udało się kobietę uratować. Niestety straciła ona słuch na jedno ucho oraz nie będzie mogła nigdy ruszać częścią twarzy. W międzyczasie trwało szukanie sprawcy, i w tym pomogli świadkowie, którzy opisali dziewczynę. Zaczęto przyglądać się Joeyowi, i w ten sposób funkcjonariusze dotarli do Amy. W jaki sposób? A mianowicie Joey sam zasugerował, że być może jedyną osobą, która życzyłaby źle Mary Joe, jest pewna dziewczyna o imieniu Amy, która sobie wkręciła, że są w związku. Tak mniej więcej powiedział. Bardzo szybko udało się zdobyć jakieś tam zdjęcie Amy, i w momencie, kiedy Mary Joe się obudziła, to pokazano jej zdjęcie. Następnie kobieta stwierdziła, że to właśnie ona. Tak więc, przyznać, trzeba, że sprawy potoczyły się bardzo, ale to bardzo szybko. Amy została zatrzymana 23 września 1992 roku. Pomimo tego, że cała sytuacja miała miejsce w maju i wygląda to tak, jakby jednak trochę to trwało, no to trzeba przyznać, że, że zbieranie informacji, cała papierologia trochę czasu jednak zajęły. Sprawa bardzo szybko stała się medialna, no bo Amy cały czas twierdziła, że jest w związku, z Joey'em i zrobiła to właśnie z tego powodu. Więc szum wokół tej historii był ogromny, ponieważ Joey twierdził, że cytując klasyka, Ja tej pani nie znam, a żony bardzo, ale to bardzo kocha z całego serca, no i e, nigdy nie mógłby jej zrobić czegoś takiego, żeby spotykać się z kimś innym. Oliwy do ognia i zainteresowania całą sprawą dodał fakt, że jeszcze we wrześniu, kiedy Amy została zatrzymana, pojawiło się w mediach nagranie. Nagranie rozmowy z Amy, które udostępnił jej wtedy jeszcze rzekomy chłopak Paul. No bo Paul dowiedział się o tym, że Amy cały czas spotykała się z Joejem, więc za bardzo zadowolony z tego faktu nie był. Postanowił nagrać rozmowę między nim a Joejem i ta rozmowa, przyznam szczerze, nie wiem. Co on miał na myśli, publikując rozmowę, idąc tą rozmową do mediów? Chyba chodziło o to, żeby jeszcze bardziej zaszkodzić Amy i aby opinia publiczna miała złe zdanie na jej temat. No i już wam tłumaczę, co tam było. Tak więc, na rozmowie pokazany jest tak naprawdę sposób myślenia i naiwność dziewczyny, ponieważ namawiała ona Pola do ślubu, by mógł ją odwiedzać za kratami. I tutaj dodała cytat, który też jest często poruszany w tej całej sprawie. Więc i również, ja teraz wam go zacytuję, to utrzyma moje nazwisko w prasie. Chcę, aby moje nazwisko tam było. Dlaczego? Bo mogę zarobić dużo pieniędzy. Myślę, że przechodzę przez to wszystko i dostanę Ferrari. Spoiler jest taki, że ślubu nie było i nie będzie, a na pewno nie z Polem, ale tak naprawdę widzimy sposób myślenia i niektórzy może by powiedzieli inteligencję emocjonalną dziewczyny. Nie ma co się dziwić, była ona nastolatką. Zrobiło się o niej głośno. Pomyślała, że dzięki temu zyska sławę, ale widzimy, że w ogóle nie interesowało jej to, co zrobiła Mary Joe. Interesowało jej to, że może dostanie Ferrari. W ogóle nie wiem, jaki jest tutaj ciąg przyczynowo-skutkowy. No, ale Ferrari raczej też nie dostała. Jednak uwierzcie mi, że nie jest to koniec całej historii, bo proces rozpoczął się, Amy przyznała się do winy i poszła na ugodę. Ugoda miała jej gwarantować jedynie 3,5 roku za kratami, no bo tak naprawdę Mary Joe nic się nie stało, mam na myśli fakt, że żyła. Podobne myślenie wydawał się mieć jej adwokat, człowiek o imieniu i nazwisku Erik Neyburg, o którym też zaraz powiem trochę więcej. No ale Erik miał zaproponować Amy ugodę. E, za przyznanie się do winy dostanie jedynie 3,5 roku. Na co Amy powiedziała e spoko przyznała się do winy. Ale tak naprawdę 2 grudnia 1992 zapadł wyrok i wynosił on od 5 do 15 lat pozbawienia wolności. Następnie skrócono go do 10 lat maksymalnie. No i można powiedzieć, że jest to trochę dalekie od tego 3,5 roku. Tak więc Amy oskarżyła Erika o kłamstwo oraz o bliskie kontakty. Akty, które miejsca mieć nie powinny. I z tego co udało mi się doczytać, to Erik miał z tego powodu lekkie kłopoty, no ale przynajmniej to drugie oskarżenie się nie potwierdziło. No ale w dalszym ciągu nie jest to koniec historii, bo rozpoczął się też proces Joe'a, który rzecz jasna nie zna tej pani. No ale okazało się, że jednak panią musi znać, ponieważ znaleziono rachunek z motelu Freeport i znalazły się też wspomnienia świadków, którzy stwierdzili, że widzieli Joe'a w towarzystwie tej kobiety. Wtedy też nagle nasz Adonis przypomniał sobie, że jednak zna Amy. Przyznał się i dostał 6 miesięcy pozbawienia wolności, natomiast wyszedł po czterech. Jeżeli ktoś jeszcze nie, nie ogarnął za co i dlaczego, to już tłumaczę. Wiek zgody w stanie Nowy Jork wynosi lat 17, a Amy miała lat 17 nieskończone. Idąc dalej chronologicznie w całej tej sprawie, to Mary Jo miała listowny kontakt z rodziną Amy i w 1999 roku, po spędzeniu 7 lat, zaczęła się rozprawa o wcześniejsze zwolnienie. Wtedy też Mary Jo wypowiedziała się za tym. Ona powiedziała, że oczywiście Amy wybacza, że była ona wtedy zagubiona, jest w stanie ją zrozumieć, no i ma nadzieję, że Amy zyska wolność. No i moi kochani, tak się też stało, ponieważ Amy dobrze się sprawowała. 5 lat minęło, między 5 a 10 no to 7 brzmi idealnie. I teraz tak naprawdę zaczyna się całe show związane z tą sprawą, bo przedstawię wam historię następstw, to co było dalej historię naszych bohaterów. Co do Amy, to Amy zaczyna pisać o swoim życiu i realizuje swój plan sławy, chyba nadal z nadzieją, że dostanie Ferrari. Napisała swoją autobiografię pod tytułem Gdybym wtedy wiedziała. Książka została wydana w 2004 roku. Jednak jeszcze wcześniej Amy poznała mężczyznę przez internet. Był to Louis Balera. Wzięła z nim ślub oraz doczekali się razem trójki dzieci. W międzyczasie rozpoczęły się różne wywiady, występy w reality show. Amy na przykład wystąpiła u Opry, będąc wtedy jeszcze w ciąży. Można zobaczyć sobie zdjęcia z tego wywiadu. Amy opowiada o tym, że się nawróciła, że ma wspaniałego męża, że teraz nie może się doczekać, aż pojawi się na świecie ich kolejne dziecko. No i ogólnie bardzo, ale to bardzo żałuję tego, co się stało. Tyle, że z czasem e, sława biznesy reality show chyba zaczęły ją trochę ponosić, ponieważ para, czyli mam na myśli Amy oraz jej męża, e, zaczęli interesować się kinematografią. E, mianowicie kręcili swoje filmy. I były to filmy w strojach Adama i Ewy, gdzie ewidentnie nie grają oni w karty. I znowu zaczął się rozgłos, no bo to Amy, bo wszyscy pamiętają aferę z jej, udziału, z jej udziałem sprzed paru lat, tak więc dużo osób w ogóle chciało te filmy obejrzeć. Z czasem też Amy dostała propozycje od innych firm, aby również kontynuowała swoją pracę jako aktorka. No, i nasza bohaterka się zgodziła, tłumacząc się potem w mediach, że nie ma dla niej pracy, bo nikt inny nie chciałby jej przyjąć, a przecież musi jakoś się wyżywić, dzieci tak samo, no i czegoś musi żyć. Z tego co wiem, to oficjalnie odeszła ona z branży w roku 2011, a w roku 2015 oficjalnie rozstała się ze swoim mężem, który również miał być jej miłością życia. Aktualnie Amy działa na tzw. internetowych kamerkach. Co jakiś czas daje o sobie znać, pojawia się w różnych reality show, ma jakieś profile społecznościowe, no można powiedzieć, że jest znana z tego, że jest znana. Natomiast w przypadku Joya i Mary Joe, no to małżeństwo po całej tej sprawie postanowiło przenieść się do Kalifornii i Mary cały czas wierzyła swojemu mężowi, była w niego wpatrzona, twierdziła, że to wszyscy dookoła są winni, tylko nie on. Ufała mu za wszelką możliwą cenę. Tyle, że Joey się nie zmienił i chyba ewidentnie był typem obok którego nie chciałoby się siedzieć w autobusie, ponieważ z biegiem lat zaczęły się pojawiać skargi od różnych kobiet, którym nie podobało się to, jak Joey je traktuje. I że składa jakieś różne e, dziwne, niefajne propozycje. E, takich skarg było coraz więcej, aż w końcu w 1995 roku Joey został zatrzymany. I w tamtym momencie jego żona również go broniła, twierdząc, że, że to nie jego wina, że wszyscy y, są źli dookoła, a Joey jest cudowny i kochany, i on jest świetnym mężem. I trwała tak w tym małżeństwie jeszcze przez parę lat, aż do roku 2003. Przyznam szczerze, że nie wiem, co się w jej życiu zmieniło, ale właśnie wtedy postanowiła ona rozstać się ze swoim mężem. Moim zdaniem może mieć to jednak pewien związek z tym, że Mary rozpoczynała nowy etap w życiu, zaczęła też udzielać się medialnie i w końcu udało jej się skorzystać z różnych zabiegów kosmetycznych, które pozwoliły jej zmienić twarz. Bo pomimo tego, że udało jej się pomóc, udało się ją odratować, to jednak były to takie kwestie kosmetyczne, które mogły sprawiać, że Mary nie miała wiary w siebie, nie wierzyła w to, że komuś może się jeszcze spodobać. No ale po rozstaniu z mężem udało się zmienić swoje życie. I nawet w roku 2012 wzięła ona ślub w Las Vegas z mężczyzną o imieniu i nazwisku Stu Tendler, który niestety odszedł z tego świata w roku 2018. Mary wydała też swoją książkę, w której stwierdziła, że Joey prawdopodobnie ma osobowość antyspołeczną, i w końcu w książce przyznała, że jej zdaniem cała wina spoczywa na Joey'u. Jednak myślę, że Mary naprawdę musiała przejść długą drogę, aby pogodzić się ze wszystkim, co się stało i aby zobaczyć prawdę o swoim mężu. Co do Joe'a, ponieważ on też jest bohaterem tej historii i jego życie w różny sposób się potoczyło. Tak więc, poza różnymi pozwami i oszustwem ubezpieczeniowym, które również miało miejsce i miał przez to pewne problemy, to Joey również udzielał się medialnie, zawalczył w Celebrity Boxing i nawet spotkał się z Amy po latach w jakimś reality show. To też sprawiło, że był duży rozgłos, że mnóstwo osób ich historią na nowo zaczęło się interesować. Nawet pojawiła się plotka, którą chcąc nie chcąc potwierdziła Amy, że spotykali się oni na nowo, że odnowili swój związek po latach, ale później okazało się, że był to jedynie chwyt marketingowy i jest to jedna wielka nieprawda. W roku 2005 Joey wziął ślub po raz drugi z kobietą o imieniu i nazwisku Ivanka Frankio. Co jakiś czas y, oczywiście Joey daje o sobie znać, przypomina się w mediach społecznościowych albo występuje w mniej lub bardziej znanych reality show. I tak naprawdę moi drodzy to już jest koniec tej historii, to jest koniec faktów, do których udało mi się dotrzeć. Jednak coś, co pozostaje, to przynajmniej u mnie oczy jak sadnę na autostradzie, że z tego wszystkiego, co się stało, z tej całej tragedii zrobiono chwyt marketingowy, zrobiono celebrytów, zrobiono jeden wielki cyrk na kółkach. I muszę przyznać, że jakoś ciężko jest mi to wszystko zrozumieć, ponieważ gdyby tak naprawdę ta historia potoczyła się inaczej, gdyby jednak nie udało się pomóc Mary Joe, to myślę, że zakończenie byłoby zupełnie inne i nikt teraz nie siedziałby u opry, nikt nie udzielałby się medialnie i nie kręcono by jednej wielkiej zabawy wokół tego. Jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa tego, co wy o tym myślicie, czy może już wcześniej znaliście Amy Fisher albo słyszeliście o jej historii. Ja przyznam szczerze, że wcześniej pobieżnie znałam sprawę, ale gdy dowiedziałam się o niej nieco więcej, to myślę, że jak najbardziej pasuje ona do tematu dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, standardowo zachęcam Was do dołączenia do naszej małej zabawy, czyli osoby, które dotarły do końca, a mianowicie dotarły do tego momentu, piszą w komentarzu Ferrari, bo przecież naszej bohaterce Amy tak bardzo zależało na tym, aby je mieć. Zachęcam również do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie, a jeżeli chcecie to zapraszam też na Instagrama i do usłyszenia.